Za nami 18. edycja biegu po nowe życie. Do Wisły bieg zawitał po raz 10. W zeszłym roku ze względu na pandemię przybrał formę online. W tym uczestnicy spotkali się tradycyjnie na placu Hofa. Na starcie nie zabrakło sztafety OX-a. W składzie Piotr Masłowski, piłkarz ręczny oraz Michał Adamski po przeszczepie serca. W Wiśle jestem po raz 4. Jeszcze brałem 2 razy udział w Warszawie. Zawsze osoba, która już... Dlaczego bierzesz udział w tej inicjatywie, w tym wydarzeniu? Dostałem zaproszenie i nawet sekundy tak naprawdę się nie zastanawiałem. Wiedziałem, jak bardzo ważna jest transplantologia. Wiedziałem też, że kilka lat też był z tym problem. Teraz ta świadomość nasza, między innymi właśnie przez takie eventy jak ten, podnosi ten poziom wiedzy i to jest w tym najważniejsze. Chcemy to promować sam osobiście, gdzie mogę, tylko też promuję, czy w mediach społecznościowych wrzucam jakieś informacje, zachęcam ludzi do tego, żeby po prostu się tym dzielili. Jestem z Poznania i jestem 9 miesięcy po przeszczepie serca. Czyli twój pierwszy bieg po nowe życie. Jak najbardziej tak. Jak się czujesz? Rewelacyjnie się czuję, jest cudownie. Opowiedz nam swoją historię, jak to u ciebie wyglądało? No moja historia jest długa, nie wiem, czy mamy tyle czasu. Skrótowo poprosimy. Generalnie chorowałem na serce od roku 2009. W roku 2015 dostałem takie specjalne urządzenie kardioverter defibrillator, który zabezpieczył moje serce. I gorąco wszystkich namawiam, żeby, jeżeli jest taka możliwość, żeby sobie to wszczepiać, bo pierwszy raz moje serce zatrzymało się w roku 2019 i kardioverter zadziałał, dzięki temu tutaj stoję i mogę z wami rozmawiać. Od marca roku 2020 czekałem w Poznaniu w szpitalu na przeszczep serca. Mój stan zdrowotny nie pozwalał na nic innego, także w szpitalu praktycznie całą sytuację covidową spędziłem na jednej sali. I tak się szczęśliwie złożyło, że pod koniec sierpnia zeszłego roku trafiło się serce dla mnie, które było odpowiednie, bo to też trzeba wiele parametrów spełnić. Moje anioły, czyli kardiolodzy, kardiochirurdzy i cały zespół medyczny stanął na wysokości zadania, przeszczepili mi to serce. No i w październiku zeszłego roku opuściłem szpital i wróciłem do rodziny, praktycznie po prawie rocznej rozłączce. I jesteś tutaj dzisiaj z nami, ale nie każdy miał tyle szczęścia. Opowiadałaś nam historię, że w jednej sali leżałeś z młodym chłopakiem, on niestety nie doczekał tego serca. Tak, problemem jest generalnie brak serc, brak ilości. Szpitale, lekarze stają naprawdę na wysokości zadania, mają olbrzymie możliwości, potencjał, żeby dokonywać tych przeszczepów serca, czy jakichkolwiek innych narządów, bo to nie tylko chodzi o przeszczepy serca. Ja podam trochę statystyk. W zeszłym roku Poltransplant, organizacja, która się zajmuje przeszczepami, twierdzi, że w Polsce dokonano 145 przeszczepów serca. Ja jestem jednym z tych 145 osób. W stale oczekujących na liście jest około 500 osób. Przypominam, że żyjemy w 38-milionowym kraju, więc wydaje mi się, że to trochę mało. Problemem głównym jest, że jest brak tych organów. Nie tylko serca, ale też nerek, wątrób. Także gorąco zachęcam wszystkich potencjalnych dawców do podpisania różnego aktu woli i czynnego uczestniczenia, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Potencjał jest, brakuje narządów do przeszczepu. Po tradycyjnej rozgrzewce przyszedł czas na starty poszczególnych sztafet, które tworzyły osoby po przeszczepieniu oraz gwiazdy i dziennikarze. Nieważne miejsce, ważni ludzie. Wisła ma swój niesamowity urok, nie ma co ukrywać. Ja lubię tutaj przed biegiem albo po biegu pójść sobie właśnie tam nad potok i popatrzeć, co się dzieje. Tam jest cisza, spokój i tak człowiek sobie wyobraża, o rany, tu się właściwie zaczyna cała gigantyczna rzeka przecież. Idea i cel, ja zawsze uważałem, że jeżeli coś wiem, to powinienem tę wiedzę przekazywać dalej. Jeżeli mogę służyć autorytetem, to jak najbardziej trzeba wszystkim służyć autorytetem. Zdobyłem wiedzę na temat transplantologii i mam nadzieję, że jakiś autorytet wśród
kilkorga osób w Polsce też mam. W związku z tym staram się brać udział w tym przedsięwzięciu przede wszystkim ze względów edukacyjnych, bo edukacja jest najważniejsza dla nas, a akurat przy transplantologii edukacja jest bardzo ważna, bo transplantologia jest czymś, czego przeciętny człowiek nie rozumie, czymś, czego przeciętny człowiek nie rozumiejąc boi się, a my musimy pokazać, my, którzy wiemy, co to jest, musimy pokazać innym, że słuchajcie, to nie jest jakaś opowieść o czymś strasznym, to jest opowieść o dawaniu nowego życia i to jest piękne, po prostu, i nic więcej. No. I my zajmujemy się edukowaniem, no, specyficzną formą edukacji, ale edukacja jest po to, żeby zlikwidować lęk. Znaczy drugi raz jestem, no. Tak, drugi. No, tam dawno, dawno temu właśnie kiedyś byłem. Już nie pamiętam, no. A dzisiaj jak kondycyjnie? A nie wiem. Trudno powiedzieć, dawno nie biegałem. Kiki mam, no, ale nie wiem, czy ich potrzebuję w ogóle, bo ponoć to jest bieg, nie? A nie, to nie wiem, tak. Jak jest bieg, no to może sobie pobiegnę, no. Nie bieg jednak jest najważniejszy, a niezmiennie edukacja w zakresie transplantacji narządów. Staramy się być w każdych takich akcjach, brać udział. To jest dla nas bardzo ważne, aby promować transplantologię. Nasz ośrodek rocznie kwalifikuje diagnozuje około 100 pacjentów z niewydolnością serca. Niewydolność serca jest jednym z istotnych problemów epidemiologicznych ostatnich czasów. Więc no, staramy się wspierać takie inicjatywy, które mają zwiększyć potencjalne dawstwo, ale także mają przybliżyć rodzinom osób, które czekają na przeszczep, w jak dobrym stanie są chorzy po przeszczepie serca. Tutaj z nami są pacjenci po przeszczepie serca nawet kilkanaście lat po, którzy będą brali udział w tym biegu. Mało tego, których na ulicy nie rozpoznamy, że to są ludzie po przeszczepie. Oni świetnie funkcjonują, korzystają z siłowni, biegają, także to transplantologia pozwala pacjentom wrócić do pełni normalnego funkcjonowania. A jak to teraz w czasach pandemii, jak ta pandemia wpłynęła właśnie na te przeszczepy? Oczywiście okres pandemii był dużym problemem dla nas. Dotyczyło to głównie zmniejszenia potencjalnych dawców, ale akurat w transplantacji serca mamy możliwość stosowania mechanicznych systemów wspomagania LVAD, które są systemami wszczepialnymi. One nie wymagają stosowania immunosupresji, a więc nie zwiększają ryzyka infekcji. Są terapią pomostową na kilka lat. To jest okres od 5 do 9 lat, ale pozwalają tych pacjentów zabezpieczyć ich życie, zdrowie i tak jak powiedziałem, ci pacjenci również normalnie funkcjonują. Także był to dla nas taki okres ciężki na pewno, ale zwiększyliśmy istotnie ilość szczepień systemów, zabezpieczając naszych pacjentów. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.